Cześć kochani, zapraszam Was na nowości do Biedronki. Słuchajcie, w tym przeglądzie będzie naprawdę petarda. Akcesoria kuchenne za niecałe 10 zł. Ja przepraszam za poranny przegląd, brak głosu, ale wróciłam od dentysty, mam połowę buzi sparaliżowanej, bo zawsze muszę wziąć znieczulenie, więc przepraszam. To był taki spontan, jak do mnie zadzwonili, więc mam nadzieję, że tam i tak się Wam spodobały te pufki białe. Ja i tak na pewno coś tam jeszcze pokażę, jutro to dopowiem. A teraz lecimy na przegląd, słuchajcie, do Biedronki. Popatrzcie, jakie fajne kapcie są teraz w koszach. Tutaj są takie fajne beżowe z baranka, ale są też świetne buty dla dzieci. One są naprawdę w super cenie. Tutaj już byłam wieczorem, więc wygląda kosz jak wygląda, ale są naprawdę warte, bo macie na rzepy, tutaj rozmiar największy chyba był 30 i są takie różowe dla dziewczynek, niebieskie dla chłopców, tu jeszcze takie brązowe są, no te są chyba uważam najładniejsze, one są bardzo podobne do tych, co są w smyku, ja dzieciakom kupiłam w zeszłym roku, naprawdę bardzo fajna podeszwa, nie jest taka, wiecie, twarda. O, i tutaj jeszcze dla takiej małej dziewczynki takie różowe, słodkie, z serduszkami. Więc te buty uważam, że są warte pieniędzy i są fajne. Co tutaj jeszcze znajdę w tych koszach? To nie, to jest ten sam. 28 rozmiar, czyli to są takie malutkie. Te niebieskie są dla panów, to były pokazane. Kapcie też, o zobaczcie, fioletowe. Dobrze, może tutaj znajdę więcej kapci, bo tutaj jakieś kartony, jakieś piżamy. O, tutaj mamy kapcie, czyli są fioletowe, beżowe i różowe i one tak wyglądają. Są takie pasy przełożone. No fajne, mięciutkie, misiowate, takie wiecie, futerko, przyjemne. Polarek damski 70 zł, kurtka 50 i polarek mamy z różowym zamkiem. Wygląda tak. To jest w sumie kurtka taka polarkowa. I tutaj jeszcze pikowane kurtki za 50 zł z kapturem. I co jeszcze? Kurtki za 60 zł. I tutaj prześcieradła już zaczynają się. Tylko ostatnio prześcieradła bodajże pokazałam w Lidlu. I w Lidlu były tańsze. Ja w ogóle jeszcze dzisiaj wrzucę Wam fajny przegląd z Lidla. Tam są świetne pościele z aplikacją z 40 na 30 i z 30 na 20, no to jest cena hit, te pościele tam są jesienne, więc za godzinkę wrzucę Wam ten przegląd, żebyście miały podgląd, co jest w Lidlu w koszach, bo tam też są fajne rzeczy. No i tutaj jest ta kurtka męska, rozmiar M, ale widzę bez kaptura. Tutaj mamy damską kurtkę z kapturem i też mam tutaj rozmiar akurat M. Bardzo fajny taki bordowy kolor. Na obrazku zobaczycie czerwony, a w rzeczywistości bordo. Pościel 30 zł. Tylko ta pościel 140 na 2, więc tutaj mam 2 na 2, to nie jest ta cena. Tutaj najmniejszy rozmiar pościeli za 3 dyszki, to też nawet ciekawa cena. Pościel z mikrofibry, mam takie dwie. No i lecimy, akcesoria kuchenne, 10 zł, zobaczcie, fajne miarki, kotki, pieski i tutaj mamy na przykład pieski, trzy miarki, 250, 125 i 62,5. Tutaj fajnie jest włożyć na przykład jakieś oliwki, podać na jakiejś tam imprezie czy na urodzinach, jak przychodzi ktoś do Was w gości, bądź dzieciom wrzucić jakieś takie małe przekąski, fajnie to wygląda. No i mamy jeszcze takie miarki kotki, białe i czarne i te czarne chyba bardziej mi się podobają, one mają takie fajne różowe noski. No i czekajcie, tu jest czarny zestaw. Tutaj są takie łyżeczki, miarki, 5 sztuk, fajnie też to wygląda i mamy też białe bądź czarne. Mini trzepaczka, sówka, sowy mają dwa kolory, są albo zielone, albo takie niebieskie i jeszcze macie kotki szary. Tu są bardzo fajne szpatułki malutkie, ta jest większa.
I tu jeszcze są te miarki czarne kotki. Tu jeszcze znalazłam takie szczypce mini. To jest wszystko naprawdę bardzo mini, mini wersja. I są ciekawe. Szufelka, szczotka i jakieś tam rzeczy do sprzątania. 20 zł. Tutaj widzę domek dla ptaszków. Zobaczcie, jaki fajny karmnik. 25 zł. Drewniany. No i tak, z Willedy mamy szczotki. A z drewna jest taki domek dla ptaszków, karmnik. No tu już widzicie, jest wieczorem miszmasz. Tu akurat jestem w takiej Biedronce, że zawsze jest miszmasz, bo wieczorem wracając z nagrań wskoczyłam tutaj po drodze do mojej Biedronki obok i tak to niestety wygląda. Jakiś flamaster 25 zł, tutaj macie za 25 zł jakiś super zestaw z psiego patrolu. Gdzieś tu jeszcze widzę bingo, ale bingo to już nie sprawdzałam pod czytnikiem, bo nawet w tej Biedronce nie kojarzę, gdzie oni mają ten czytnik, a kupiłam sobie właśnie tą mini łopatkę, polecam, jest naprawdę fajna. Tak więc jeżeli chodzi o ten tydzień z Biedronki, to by było na tyle. Zaproszę Was w poniedziałek na kolejną część, której w sumie już nie mogę się doczekać, co tam Biedronka przygotuje. Zapraszam Was na poranny przegląd z Pepko. Dziękuję, że byliście, dziękuję za komentarze, łapeczki, subskrypcje, jesteście wspaniali. Ja szybko przerabiam ten Lidl, żebyście zobaczyli, bo tam naprawdę są fajne rzeczy od wczoraj w koszach, więc miłego dnia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, pa! Oczywiście witam nowe osoby na kanale, cieszę się, że do mnie trafiliście. Zostawcie łapeczkę w górę oraz komentarz, co Wam się najbardziej podobało w tym przeglądzie. Zapraszam na wczorajszy jeszcze przegląd z Action, tam są cudeńka i prawdziwe nowości na półkach, nie będziecie żałować. Do usłyszenia, miłego dnia raz jeszcze, cześć, pa!